jak zarobiłem pierwsze 1000 zł. Pierwszą stówę w swoim życiu zarobiłem na jagodach. Kiedyś z w wieku 10-11 lat ciotka zabrała nas do lasu i nie, rodzice nie chcieli nas wywieźć, tylko tak po prostu pojechaliśmy na jagody. No i zebrane plony opierdzieliliśmy sąsiadce i rodzicom. Ale biznesowy głód wzrastał mi z wiekiem i tak zainteresowałem się zarabianiem w internecie. Zacząłem kombinować, czytać dużo for o zarabianiu w internecie, klikałem jakieś ankiety, jakieś reklamy, w których zarabiało się tam 0, 0001 grosza za w ogóle klika, aż finalnie dotarłem do AdSense'a. I zarabiania z reklam, ale nie na YouTubie, tylko na reklamach na stronach www. Stwierdziłem, że zostanę redaktorem strony o grach na telefon. Zarobki nie były jakieś oszałamiające, bo ten pierwszy tysiąc zarobiłem dopiero półtorej roku po prowadzeniu w ogóle tej strony, ale właśnie dzięki niej natknąłem się na SEO, czyli branżę, w której aktualnie pracuję. A na koniec mam dla was propozycję. Jak wy moglibyście zarobić swoją pierwszą stówę, czy nawet dwie? Aktualnie YouTube płaci nam za każde tysiąc wyświetleń, więc więc od dzisiaj. Pierwsze 100 osób, które zrobią filmy z naszego serwera n1mc.pl i zgłoszą się poprzez formularz, do którego link zostawiam w opisie, zarobią. A ile? Zależnie ile wyświetleń zrobicie. Za każde 1000 wyświetleń zapłacę Wam 3 zł. Niezależnie czy na TikToku, czy na YouTubie, czy na YouTube Shortsach. Przykładowo taki klapek zrobił dwa filmy z n1mc.pl, na których zrobił 7000 wyświetleń i ma już ode mnie 21 zł. Także zapraszam na jedyny prawilny serwer. I bierzcie się do roboty.